30 sierpnia na blogu SC Software pojawiła się informacja na temat kopalni miedzi, którą zobaczymy w DLC Utah. Dodatkowo po cichu pojawiło się nowe DLC do ETS-a Actros Tuning Pack. A więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od SC Software, a w dzisiejszym odcinku będą aż dwie informacje. Na początku zaczniemy sobie od informacji na temat kopalni miedzi, którą zobaczymy w DLC Utah. W drugiej części filmu przejdę do informacji na temat tego to DLC Actros Tuning Pack, które pojawiło się tak po cichu, a swoją premierę będzie miało w któryś dzień września. Natomiast na początku właśnie zacznę od tej kopalni i o czym tutaj mowa. Może w takim wielkim skrócie. Mowa tu oczywiście o takiej wielkiej, ogromnej kopalni miedzi, którą, jak sama SC Software w krótkim zdaniu wymieniło, no widać ją po prostu z kosmosu, robi ogromne wrażenie dla kierowców. Wyprodukowała ponad 20 milionów ton rafinowanej rudy miedzi. No i w sumie na screenach wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. Będziemy mogli stąd zabierać ładunki, będziemy mogli tu zawozić ładunki. No jak widać na screenach, naprawdę ten widok tutaj prezentuje się naprawdę, no, fantastycznie. Super to wygląda. No i fajnie, że SC Software pracuje nad takimi realnymi obiektami, że je wprowadza właśnie w DLC mapowe, bo zawsze fajnie, no, takie miejsca po prostu odwiedzić. Przynajmniej w grze, jeśli w rzeczywistości się nie może. Tak w sumie skrócie ta informacja szybko poszła, bo wiem, że pewnie czekacie najbardziej na tą oto informację, czyli na temat Actros Tuning Pack. To DLC wyszło tak po cichu, dokładnie w południe właśnie 30 sierpnia. No i cóż, strona jest przygotowana, pewne informacje są tutaj powiedziane, co i jak, mamy opis. Planowana data premiery to jest wrzesień 2019 roku. W chwili obecnej mamy jeszcze sierpień. Oczywiście prawidłowo wrzesień zacznie się od tej najbliższej niedzieli, ale prawdopodobnie nie w niedzielę wyjdzie to DLC, tylko ja strzelam, że pewnie w następnym tygodniu to DLC może mieć swoją premierę. Ile będzie kosztować? Prawdopodobnie tyle, ile za Mighty Griffin Tuning Pack, czy też za DAF Tuning Pack. Nie pamiętam, ile to kosztowało, 20 zł, czy tam 18? Nie pamiętam do końca. Można sobie oczywiście zobaczyć na stronie Steam. Tu mamy pełny opis, co dodaje właściwie to DLC. Ja tutaj może wam przetłumaczę, możecie sobie przeczytać, bo tutaj lista naprawdę jest dosyć, dosyć długa. Nie będę tego wszystkiego wymieniać, bo to trochę tak bez sensu. Zwłaszcza, że momentami to tłumaczenie jest też takie nijakie. Tutaj jeszcze możemy zobaczyć oczywiście te screeny, jak one wyglądają, może od początku. No tu mamy akurat MP3 z bardzo fajnym malowaniem, z bardzo fajnym tuningiem, zwłaszcza tutaj blaszki, różne światełka. No tutaj te MP3 naprawdę fantastycznie się prezentują. Tutaj mamy MP4, akurat tutaj znowu MP3. Tutaj mamy nawet, czekajcie, nie tu. Tutaj mamy tutaj nowy taki tył, taki tylny zderzak nowy, inne światła. No tu mamy taką bardziej uboższą wersję, ale bardzo, bardzo skromna, ale bardzo ładna. No. I tak się prezentują te wszystkie screeny. Mamy jakieś kubeczki, czapeczki, jakieś tutaj symbole i te zawieszki, firanki. Model tracka mamy też taki mini. No, tak się prezentują te screeny tutaj na stronie Steam. I w sumie jeśli chodzi o te informacje, tyle. Przypominam, że to DLC będzie miało swoją premierę we wrześniu. I cóż, jeśli chodzi o te informacje, to tyle. A więc zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.